Cześć, witajcie w pierwszym odcinku Pana Apki w tym roku. Jak zawsze w naszym zestawieniu przygotowaliśmy dla Was 5 aplikacji, a zaczynamy od South Park Phone Destroyer. South Park to świetny fenomen, który ma wielu zagorzałych fanów. Twórcom jednak nie wystarczy słowa z małego ekranu. Postanowili więc zagościć nie tylko na komputerach, ale także urządzeniach mobilnych za pośrednictwem gier. South Park Phone Destroyer to strategia czasu rzeczywistego, przeznaczona nie tylko dla fanów serii. W tej produkcji możecie wcielić się w postacie Cartmana, Stana, Kenny'ego, Kayla i wielu innych znanych z tych popularnych kreskówek. Wygląd wszystkich bohaterów możecie dostosować według własnych upodobań. Podstawowym zadaniem w grze jest wygrywanie pojedynków, jednak twórcy dodali do gry także wciągającą kampanię dla jednego gracza. W tej produkcji możecie również zbierać i rozbudowywać kolekcjonerskie karty, co dodatkowo wzbogaca rozgrywkę. Snowden jest zapewne większości z Was znany jako osoba, która pracując dla amerykańskiego rządu wyjawniła tajemnice związane z niepokojącymi praktykami Stanów Zjednoczonych, polegającymi na śledzeniu swoich obywateli, ale nie tylko. Snowden bardzo szybko stał się ekspertem w dziedzinie cyberprzestępstwa i oratorem dbania o prywatność. Tym razem wziął udział w projekcie, który jest w stanie przekształcić każdy smartfon w bardzo zaawansowane urządzenie alarmowe. Wszystko dzięki aplikacji Haven, która odczytuje informacje z różnych czujników, potrafi wykryć intruzów będących w zasięgu telefonu. Program korzysta nie tylko z przedniej i tylnej kamery smartfonu oraz jego mikrofonu, ale jest także w stanie wykorzystać dane z akcelerometru, czujnika światła, a także wykryć odłączenie od zasilania. Wszystkie niepokojące zdarzenia zostaną zapisane w postaci plików audio i wideo w pamięci smartfonu, ale apka jest w stanie także w bardzo bezpieczny sposób przesłać powiadomienia na inne urządzenie. Haven to program, który powstał z myślą o dziennikarzach i aktywistach walczących ze złem na całym świecie, ale z powodzeniem może być używany przez tak zwykłych użytkowników smartfonów jak my. W sklepie Google Play znaleźć można setki bardziej lub mniej przydatnych aplikacji pogodowych. Jedną z nich jest Weather Timeline, która może pochwalić się nagrodą Best of 2017 nadaną przez Google. To, co wyróżniają ją od dziesiątków innych tego typu programów, to przede wszystkim wygląd. Żywe kolory elementów interfejsu wyświetlane na czarnym tle sprawiają, że na Weather Timeline po prostu przyjemnie się patrzy. Barwy w aplikacji można niemal dowolnie zmieniać, dzięki czemu będziecie mogli dostosować program do własnych upodobań. Twórcy zadbali także o wersję dla Android Wear, więc z programu będą mogli korzystać również posiadacze inteligentnych zegarków. Weather Timeline pobiera dane pogodowe z różnych źródeł, wśród których znajdziecie tak popularnych dostawców jak AccuWeather czy Weather.com. Dzięki temu dane o zbliżających się zmianach pogody są zawsze rzetelne. Informacje o aurze za oknem można przeglądać na czytelnych kartkach lub w postaci wykresów, a także map prezentujących najróżniejsze dane. Seriale w ostatnich latach przeżywają swoją drugą młodość. Stacje telewizyjne i serwisy VOD prześcigają się w tworzeniu coraz to ciekawszych produkcji, które na stałe mają przyciągnąć do swoich usług widzów. Niestety tytułów wartych śledzenia jest bardzo dużo i w całym tym gąszczu bardzo łatwo się pogubić. Jednak osoby korzystające z aplikacji TV Time zawsze wiedzą, kiedy będzie emitowany nowy odcinek ich ulubionej serii i kiedy powrócą bohaterowie ulubionych seriali w nowych sezonach. Bardzo prosta w obsłudze aplikacja to nie tylko swoisty kalendarz dla miłośników seriali, ale także źródło informacji na ich temat. Twórcy dodali do swojej aplikacji również element społecznościowy, dzięki czemu można śledzić reakcję widzów z całego świata na emitowane odcinki seriali. Wszystko to sprawia, że program TV Time powinien znaleźć się na smartfonie każdego miłośnika seriali. W dzisiejszym odcinku Kubek zgarnia Tom za propozycję swojej ulubionej aplikacji, czyli Pan Paragon, i od razu mówię, nie mam z tą aplikacją nic wspólnego. A jeżeli Wy chcecie zgarnąć Kubek, to napiszcie nazwę swojej ulubionej aplikacji w komentarzu pod filmem na YouTubie. Najciekawsza propozycja zgarnia nagrodę. Ja już się z Wami żegnam, a przed Wami ostatnia apka. Ta aplikacja od razu mnie przekonała.
a to z powodu zjedzenia przez mojego psa bardzo ważnego paragonu, bez którego ciężko mi będzie zareklamować sprzęt. Pan Paragon to moim zdaniem obowiązkowa aplikacja w każdym smartfonie. Za jej pomocą możemy w prosty sposób zrobić zdjęcie paragonu i zapisać go lokalnie w pamięci urządzenia. Apka sama odczyta najważniejsze dane, jak data zakupu, cena oraz okres gwarancyjny. Oczywiście jeśli jest on dłuższy niż 2 lata, możemy ręcznie zwiększyć jego okres, a także ustawić datę ewentualnego zwrotu. Dodatkowo każdy paragon posegregujemy według kategorii oraz opiszemy, aby łatwiej odnaleźć go w przyszłości. Według prawa nie potrzebujemy oryginalnego paragonu, za dowód zakupu wystarczy nam w zupełności zdjęcie albo podbita karta gwarancyjna, której niestety nie mam.